Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przed nami odcinek, który zapewne był wyczekiwany przez część z Was, ponieważ będę mówić o aktorze filmowym i teatralnym, którego dorobek właśnie w tej pierwszej kategorii określa się często jako skromny. Skromny, a złoty, można by powiedzieć, bo chociaż nie ma setek tych filmów w swojej filmografii, były to filmy najlepsze, kultowe, takie, które zapadły nam w pamięci, bo będę mówić o Władysławie Hańczy, więc sami już od razu macie w głowie samych swoich właśnie chłopów Potop. Trzeba dodawać więcej? Nie trzeba. Mówił o sobie, że jest aktorem teatralnym, ale w filmach gra po to, żeby zostawić coś po sobie. Szczególnie dobitne było to po tragicznej śmierci jego syna, którą bardzo przeżył. Jednak całe swoje życie podążał za miłością. Życie, które kiedyś przepowiedziała mu wróżka i co się niestety w tym wypadku sprawdziło. A zdradzę Wam także, że życiorys pana Hańczy jest równie ciekawy jak filmy, w których występował. Przewrotny, zaskakujący, i mówi też sporo o czasach, w których żył, więc myślę, że warto zostać ze mną do samego końca, żeby wysłuchać tej historii, do czego Was serdecznie zachęcam i zapraszam. Władysław Hańcza, a właściwie Władysław Tosik, urodził się 18 maja 1905 roku w Łodzi, w rodzinie związanej z przemysłem włókienniczym, z którym oczywiście Łódź nam kojarzy się do dziś. Jego rodzicami byli Władysław oraz Karolina. Natomiast o jego dzieciństwie nie wiadomo zbyt wiele. Na stronie genealodzy.pl można znaleźć napisany po rosyjsku akt ślubu rodziców. Czytamy w nim, że ślub wzięli 3 lutego 1901 roku. I trzeba przyznać, że w pewnym momencie rodzicom pana Władysława chyba w biznesie nie szło najgorzej, a świadczyć mogą o tym plany, jakie mieli związane z synem. Chcieli go bowiem wysłać na studia za granicę, a na to przecież nie było stać każdego. Już wcześniej realizując ten plan, posłali go do renomowanej łódzkiej szkoły, czyli Gimnazjum Humanistycznego księdza Skorupki w Łodzi. Tam zdał maturę, a później miał iść na studia inżynierskie do Belgii, właśnie związane z tym, czym zajmowała się rodzina. I nie jest też do końca wyjaśnione, ale podobno przez jakieś rodzinne niesnaski, czy też przez to, że się nie dostał, różne są wersje, na te studia nie poszedł. I wtedy chyba stwierdził, że jest to takie zrządzenie losu, które daje mu szansę na to, by podążał za swoimi pasjami. Tak też postanowił zrobić. Wyjechał do Poznania na studia humanistyczne. A jak tam trafił? Postanowiłem wtedy rok studiować swego rodzaju artium. A za rok, jeśli będę musiał zostać w kraju, zdawać na Politechnikę. Oczywiście myślałem tylko o Warszawie. Zanim ściągnąłem papiery, był już październik. W stolicy wszędzie straszliwy tłok, trudności z przyjęciem, trudności z mieszkaniem. I wtedy ktoś mi zwrócił uwagę na Poznań. Młody uniwersytet, miasto przyjemne. Po co się pchać do tej Warszawy? I tak pan Hańcza, jeszcze wtedy Tosik, wylądował właśnie w Poznaniu. Rozpoczął studia filozoficzne i polonistykę na Uniwersytecie Poznańskim. A Poznań bardzo mu się spodobał. Po obrzydliwej w swoim brudzie i niezagospodarowaniu ówczesnej Łodzi, po jej nerwowym nastroju, po zgiełkowej, hałaśliwej Warszawie, Poznań robi ogromne wrażenie swoją czystością, zielenią, spokojem, jakimś zrównoważeniem i pogodą. I dobrze, że trafił do Poznania, bo już w 1927 roku wydarzyło się coś, co później rzutowało na to, że mogliśmy go oglądać na ekranie. Poznał Emila Cegadłowicza i Stanisławę Wysocką i trafił dzięki nim do szkoły dramatycznej przy Teatrze Polskim w Poznaniu. Zaczynał jako statysta, a pod okiem Stanisławy Wysockiej, reżyserki i dyrektorki teatru, robił w teatrze coraz więcej. Literatura, teatr zawsze mnie interesowały. Nigdy wprawdzie poważnie. Zawsze brałem udział w wydawaniu jakichś jednodniówek szkolnych lub w imprezach. Strasznie trudno jednak było mnie namówić do występów na scenie, mówił. Ale tutaj się udało i był to strzał w dziesiątkę. A na scenie zadebiutował jeszcze w tym samym roku, w spektaklu Noc listopadowa według Wyspiańskiego. Jego karierę co prawda przerwało powołanie do wojska, ale mundur nosił tylko przez 3 miesiące.
W 1929 roku zdał egzamin ZASP, stając się pełnoprawnym aktorem. I właśnie wtedy, w latach 20., kiedy przez chwilę grał w Łodzi, przyjął pseudonim Hańcza. Chyba wszystko dlatego, że jego rodzina nie chciała przyznawać się do tego, że ten syn, który miał prowadzić rodzinny biznes, który miał kontynuować tę wspaniałą łódzką tradycję, postanowił grać na scenie. Już Wam wielokrotnie mówiłam, że dawniej, szczególnie względem kobiet, zawód aktorki, aktora uznawany był za coś niepoważnego, takiego, wiecie, delikatnie wstydliwego, bo jednak te wszystkie sceny trzeba było odgrywać. Kojarzyło się to może z takimi lekkimi obyczajami czasem. Nie do końca wiadomo, czemu w przypadku pana Władysława tak było, czy z tego samego powodu, czy z powodu błahości tego zawodu, ale jednak rodzina ponoć kazała pod nazwiskiem nie występować. Do czasu wybuchu II wojny światowej grał kolejno w Teatrze Śląskim w Katowicach, Miejskim w Toruniu, Stanisławy Wysockiej w Łodzi, w Teatrze Polskim w Poznaniu oraz w Teatrze Kameralnym i Miejskim w Łodzi. A na krótko przed wybuchem wojny przeniósł się do Warszawy, gdzie chciano go zatrudnić w najlepszym polskim teatrze, czyli oczywiście Teatrze Narodowym. Ale już wtedy mówiono bardzo dużo o tym, jakim to był kochliwym młodzieniaszkiem. Podobno kiedy jeszcze uczył się w gimnazjum, zakochał się w pięknej warszawiance. To też pewnie dlatego tak chciał do tej Warszawy na studia. Ale miłość ta nie przetrwała. Natomiast już w trakcie studiów ożenił się. Jego wybranką była aktorka Helena Haniecka. Czuł, że to kobieta jego życia, tym bardziej, że miała takie samo nazwisko jak nazwisko panieńskie jego matki. Pobrali się szybko, jako bardzo młodzi ludzie i później zgodnie przyznawali, że chyba za szybko i za młodo. Rozwiedli się w latach 30. Mieli syna, Władysława. A miłość, prawdziwą miłość życia Władysław Hańcza poznał jeszcze przed wojną. I była to Barbara Ludwiżanka, którą też na pewno kojarzycie. Zresztą odcinek o tym związku zrobiłam już, więc zapraszam Was do karty. Ale tutaj też pokrótce Wam opowiem, jak wyglądała ich relacja. Poznali się w 1934 roku w Poznaniu. I jak Wam już wspomniałam, aktor nie był wtedy wolnym mężczyzną. To też pani Barbara na początku w ogóle go nie brała pod uwagę. Wtedy Hańcza ani mi się śnił, wspominała. Ale wspólne występy, wspólne spędzanie czasu coraz bardziej otwierało im oczy na to, co nieuniknione, czyli na to, że pasują do siebie świetnie. Byłam jego sceniczną amantką, aż doszło do prawdziwych oświadczeń. Władek twierdził, że z pierwszą żoną stanowili niedobraną parę. A pani Barbara jednak zrobiła na panu Władysławie takie wrażenie, że nawet jeżeli były tam jakieś nadzieje na ratowanie tego małżeństwa, to po tym wszystkim padły ostatecznie. Uwielbiał jej poczucie humoru. Jakie smutne byłoby bez ciebie życie, tak cudownie mnie śmieszysz, mówił podobno. Imponowało mu także to, że pochodziła z rodziny z tradycjami aktorskimi. Odszedł od żony i syna i związał się z wybranką. Ale trzeba przyznać, że był to związek, który dał im szczęście, a wiele osób twierdziło, że byli dla siebie stworzeni. Sami też podjęli decyzję, że tym razem im się uda i będą ze sobą już na zawsze. Ale przyszła wojna, która ich rozdzieliła. W okresie okupacji hitlerowskiej pracował w Warszawie jako magazynier i konwojent. Zaangażował się także w działalność konspiracyjną. Brał udział w organizowanych w podziemiach programach artystycznych. Po krwawym stłumieniu powstania warszawskiego przez III Rzeszę trafił do niewoli. Został wywieziony przez Niemców do obozu pracy, gdzie przebywał do 1945 roku. Bardzo szybko ponownie znalazł się na deskach teatrów, gdy tylko stała się ku temu okazja. Występował w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi. Później przeniósł się do Krakowa, gdzie zadebiutował także jako reżyser teatralny. A od 1948 roku swoje życie związał z Warszawą. I pozostał do śmierci w Teatrze Polskim w Warszawie. Pracował także jako wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie i był lektorem Polskiej Kroniki Filmowej. A był bardzo lubianą postacią, zarówno przez studentów, jak i kolegów z teatru. Wspominany był jako osoba, która naprawdę miała bardzo duże poczucie humoru i była po prostu życzliwa innym. Tadeusz Fijewski wspominał, że rzadko krytykował innych i nie bał się konkurencji. Był dobrym człowiekiem, który kochał życie i ludzi. Był niepowtarzalnym, życzliwym, otwartym na wszystkich człowiekiem, tak Hańcza wspominał August Kowalczyk z kolei.
Ale wróćmy do miłości, bo po wojnie wraz z Barbarą Ludwiżanką odnaleźli się. Ale dopiero w 1948 roku. A rok później, gdy on dostał rozwód, byli już małżeństwem. Wyglądali zabawnie, kiedy szli razem. Hańcza słusznego wzrostu kroczył zazwyczaj pierwszy, a za nim szła pani Barbara. On co pewien czas się zatrzymywał, odwracał i grzmiał na całą ulicę. Gdzie się znowu zgubiłaś, maleńka? Barbara Ludwiżanka i Władysław Hańcza nie mieli dzieci, choć on podobno bardzo tego chciał. I tym bardziej, że chciał dzieci, a ich nie mieli, cierpiał z tego powodu, że tak ułożyły się relacje z jego synem, który zresztą poszedł w ślady rodziców i został aktorem. Pan Władysław cierpiał, że nie do końca mają relacje, nie są sobie bliscy, ale prawdziwym ciosem była dla niego nagła śmierć syna, który zmarł, mając zaledwie 34 lata. Władysław Hańcza czuł się jeszcze bardziej winny, że z synem nie miał odpowiedniego kontaktu. Winił się za to, że był złym ojcem i podobno do końca życia sobie tego nie wybaczył. W filmie zadebiutował natomiast późno i wszystkie największe sukcesy przyszły do niego właśnie już niestety po śmierci syna. Zadebiutował w 1946 roku. Zagrał Filipa w 2 godzinach, pierwszym polskim filmie powojennym. Ale oczywiście największą popularność przyniosły mu lata 60. i 70. Zagrał w Popiołach Andrzeja Wajdy, gdzie zebrał świetne recenzje. Później, w 1967 roku, znalazł się w obsadzie kultowej komedii Sami Swoi, a później w jej kontynuacjach. Sami Swoi natomiast wymagali od niego dużo. Najpierw pracy, potem pokory. Dlaczego tak? Ano dlatego, że jak dobrze pamiętacie, Wacław Kowalski akcentem mówił kresowym. Władysław Hańcza też tak chciał, ale nie umiał, choć się starał. Podobno wychodziło tak, że Kowalski umiał, a Hańcza chciał. Nie dopuszczał myśli, by grana przez niego postać mówiła innym głosem, mówił Chęciński. Starał się więc dorównać Kowalskiemu, ale wszyscy na planie wiedzieli, że mówiąc obrazowo, Kowalski chłopem jest, a Hańcza chłopa udaje. Starał się mówić kresową gwarą, ale nie wychodziło, więc kiedy po ostatnich zdjęciach musiał iść do szpitala na zabieg, Chęciński wykorzystał jego nieobecność. I wtedy właśnie go zdabingował. Myślę, że Władysław Hańcza był bardzo dumną osobą i kiedy się o tym dowiedział, gdy wyszedł ze szpitala i usłyszał, że to dlatego, nic nie powiedział. Ale kiedy Chęciński przyszedł do niego z propozycją zagrania w kontynuacji, powiedział, że okej, pod warunkiem, że będzie mówił swoim głosem. Ale nie był to aktor jednej roli, choć zdecydowanie nie. W 1969 roku Jerzy Hoffman zaproponował mu, żeby zagrał w Panu Wołodyjowskim. I choć była to niewielka rulka, stworzył z niej perełkę. Wszyscy go zapamiętali. No bo jak nie pamiętać Nowowiejskiego? Nic więc dziwnego, że kiedy Hoffman przystąpił do prac nad Potopem, Hańcza dostał już naprawdę znaczącą rolę. Tym razem zagrał księcia Radziwiłła i brawurowo zbudował dostojnego męża stanu, który dokonał błędnego wyboru politycznego, a przez niektórych nawet nazywany był zdrajcą ojczyzny. Ale potem była jeszcze rola Macieja Borydy w Chłopach. Kolejna kultowa. Jeśli chodzi o chłopów, to tutaj jest troszeczkę anegdotek, bo o samych swoich też już Wam opowiadałam dużo. W karcie na pewno Wam zostawię odcinki na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o chłopów, to chyba muszę zrobić taki odcinek, bo tam też tych anegdot jest co niemiara. Na przykład taka, że ponoć pan Władysław podrywał na potęgę Emilię Krakowską. Do tego stopnia, że no, posunął się do czegoś, na co myślę, że wiele kobiet by się bardzo oburzało. Otóż wszedł całkiem nago do łóżka, w którym mieli odegrać scenę miłosną. Ale sam też miał pewną anegdotkę, którą chętnie opowiadał. Zabawne historie miałem z chłopami, którzy statystowali. Niejednokrotnie brali mnie za jednego z nich, kiedy szwendałem się na planie. Mówił na łamach filmu aktor o swojej roli w Chłopach. Gościnnie pojawił się także w takich produkcjach jak Stawka większa niż życie, Przygody pana Michała, 40-latek czy Karino oraz Noce i dnie. I właśnie, to było w nim najlepsze, mówiąc krótko, że potrafił zagrać i księcia, i chłopa. Przyglądając się moim bohaterom, doszedłem do wniosku, że zwykle gram 4 rodzaje ról. Królów, profesorów, duchownych i gangsterów, mówił dla tygodnika Stolica. I jeden z recenzentów ponoć wtedy dopowiedział, że przecież jeszcze chłopów. Na co Hańcza odpowiedział mu. W każdym moim chłopie jest coś z króla, a w każdym królu coś z chłopa. W sumie zagrał w ponad 40 pozycjach filmowych i serialowych. A jego marzenie o tym, by pozostawił coś po sobie, zdecydowanie się spełniło. Gram w filmie bynajmniej nie ze względu na zarobki. Mnie raczej chodzi o pewien zapis siebie, o przekaz,
Chciałoby się przecież w tym zawodzie coś po sobie zostawić, a film i telewizja dają taką szansę. Ale tak naprawdę zawsze miał powodzenie u płci przeciwnej. Słuszny wzrost i ładna budowa ciała, po drugie charakterystyczny, łatwo wpadający w ucho tembr głosu, po trzecie wyrazista dykcja i wreszcie fluid męskości, zdrowej, zadowolonej ze świata i siebie, opisywała go Nina Andrycz, a on sam dodawał. Ja kobiety lubię, mając pełną świadomość ich wad. Ich psychika z całym balastem typowo niewieścich ułomności wzrusza mnie oraz jednocześnie czyni bardziej wyrazistym i tym samym chyba lepszym, mówił w filmie. No, nie skomentuję. Być może dlatego, że miał takie podejście, natomiast w małżeństwie nie zawsze był wierny. Głośno było o jego romansie z Elżbietą Barszczewską w Teatrze Polskim. I tym bardziej było to zaskakujące, że był to swego rodzaju czworokąt, bo mężem jej był dobry znajomy Hańczy, reżyser Michał Wyżykowski. No a czworokąt dlatego, że jeszcze dochodził do niego reżyser Jerzy Kreczmar, z którym ponoć romansowała z kolei Barbara Ludwiżanka. Nawet ponoć była to miłość tego stopnia, że zastanawiała się, czy nie porzucić męża dla niego, ale ostatecznie nic takiego się nie wydarzyło, a małżonkowie wybaczyli sobie wszelkie romanse i dalej żyli długo i szczęśliwie. A wszyscy, jak gdyby nic, ze sobą dalej współpracowali. Dużo grali w teatrze i filmie. Bywały też czasy, że pan Władysław i pani Barbara nieco się mijali, dlatego pielęgnowali wspólne chwile podczas podróży, które były ich pasją i, jak mówili ich znajomi, zjeździli razem pół świata. Z taką pogodą mówili, że byli sami, tego wymagał zawód, żyli obok siebie, mówił August Kowalczyk. A pan Władysław mimo upływu lat był bardzo aktywny, angażował się w wiele projektów, działał na różnych polach zawodowych. Żył pełnią życia. W 1977 roku natomiast wraz z żoną wybrał się na Sycylię. Już wtedy jednak uskarżał się na coraz to gorsze samopoczucie. Planował co prawda, że już przechodzi na emeryturę z tego powodu. Miał zagrać jeszcze w dwóch przedstawieniach, ale niestety czuł się tak źle, że podróż trzeba było skrócić. Natychmiast trafił do szpitala. Zmarł niedługo potem, 19 listopada 1977 roku. Miał zaledwie 72 lata. I co ciekawe, w młodości wróżka przepowiedziała mu w życiu wielką karierę, ale również to, że właśnie w wieku 72 lat umrze. On to całe życie pamiętał i kiedy nadchodził ten wiek, ciągle powtarzał, że na niego już czas. Moja zachłanność wynika z pośpiechu. Kto wie, co komu pisane. Przepowiedziano mi, że umrę w 72 roku życia. Niewiele czasu mi zostało, by cieszyć się uśmiechami losu, mówił w jednej z rozmów. Natomiast Wacław Kowalski, który stał się po samych swoich przyjacielem Hańczy, tak wspominał te relacje. Zawsze wspominał swoją Basię. Nawet Józię, służącą, przypominał. Czasem mówił, że nie wie, jak poradzi sobie bez Basi i musi umrzeć przed nią. I faktycznie tak się stało, choć żona opiekowała się nim do końca. Wychodziła ze szpitala ponoć tylko w jednym celu. W takim, na jaki przystało aktorowi z pasji. Na przedstawienia. I to właśnie już przed jednym z nich wszyscy wiedzieli, że Władysław Hańcza nie żyje, ale pani Barbarze tego nie powiedziano. Gdy wychodziłam na scenę, koledzy już wiedzieli, że mąż nie żyje. Następnego dnia też grałam. Tak było mi lżej, mówiła. Pan Władysław został pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Jego żona zmarła 13 lat później i spoczęła obok niego. I choć pan Władysław mówił, że nie wie, jakby sobie bez niej poradził, jej też nie było łatwo. Mówiła, że czuła się bardzo samotna, ale z kolei niczego nie żałowała. Mówiła, że mieli razem wspaniałe życie. Dzisiaj na Mokotowie jest ulica Barbary Ludwiżanki, która krzyżuje się z ulicą Władysława Hańczy, więc i dziś są razem. I to wszystko w tej historii. Jestem ciekawa, czy wam się podobała. Jak zawsze liczę na wasze komentarze. Wspomnijcie tego aktora, z czego pamiętacie go najbardziej. Czy to właśnie Sami Swoi tak oczywiście, czy może nie? I pamiętajcie, by proponować mi, o kim jeszcze powinnam dla was zrobić odcinki. Bardzo mi miło, że byliście do samego końca i dziękuję wam. Trzymajcie się, cześć!